całości. Wypierdalać. No, zobaczymy, jak ciężko, panie, w chuj ciężko. Plazma! Bao! Ciekawe. Plazma! Plazma, kurwa! Fire, firewall, firewall, firewall. Blom! Dobre, kurwa! No tak ciężko nie jest. Bardzo. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo. Gra strategiczna. Fajna gra, nie powiem, że nie. No i można oczywiście dane budynki eksplorować. Jak da się, nie wszystkie da się. Rozjebać kurwa im ten port. Żeby im jakieś tam nie przesyłali posiłków czy zasoby. Bo taka łódź jakby podwodna, barka. My też możemy wzywać barkę do naszego lotniskowca. Jak się paliwko skończy. Czy coś tam innego? O kurwa! Do chuja. Bomba, pociski. Boba! Kurwa, nie ma chuja. Nie ma chuja. Teraz rzucę bombę. Rozpierdolę ten rynek. Muszę spierdalać. Ale wyjebało. Teraz rzucimy tu bombę. Tomahawk. Jakaś jakby torpeda. Tomahawk. Tommy. Brr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 r
Nie chuj, nie ma nic. Plaźma. Plaźma. Fajnie się rozpierdala. No i trzeba do ten centrum dowodzenia tam znaleźć, zniszczyć albo zająć. Można zniszczyć i odbudować je. Też jest taka opcja. No taka ciekawa gra dosyć. Mało trochę brakuje mi tu różnych takich fajnych rzeczy, budowlania jakiegoś gospodarka, te sprawy. Nie wiem, jakieś fabryki czołgów czy co, kurwa. Tak trochę ma się wpływ, ale nie do końca. O, rozjebało się. No, tak to leci. Tak to leciało. To jest fabryka czołgów. Trzeba to rozpierdolić, bo będą robić, kurwa. Do tego chujnia. No, rozjebane i po ptakach. No. Już problem mniej o jeden. Baba. Rozjebane. O, jak radar rozjebiemy. Radar też możemy rozjebać. Radar daje dużo plusów i minusów. Dla nas minusy daje, jeżeli jest po stronie wroga. Ale go zniszczymy już od razu lepiej rozgrywka się toczy. Mimo nie czuję tego, że coś się zmieniło, ale niby przeciwnik będzie miał problem z wykryciem nas, ale to takie bajki, kurwa. Takie bajeczki dla dzieci. Robimy kamikaze! Pora! Bum! Pierdolnęło i po ptakach. No i nie ma samolota. Co tam, goriasz? Goriasz, pomagaj mnie! Mnie tu napierdalają! Skurwysyny jebane! I na razie... O kurwa, ale się wymiga. Woj ty chuju jebany, wyjebałeś we mnie. Taka to impreza. Impreza. Impreza, co to jest? Czołg? Czołg. Cóż by innego. No dobra, tak widać, no mapa jest, każda wyspa jest inna. Nie ma kopii, przynajmniej ja nie zauważyłem.
Każda wyspa inaczej się nazywa, inaczej wygląda. Ta jest największa, zdaje się, o 8 km kwadratowych. To jest duża. No. Jeszcze jest taka fajna mapa. O! Deadlock. Kto przeszedł grę, to ten wie. Że jest, no to fajna, duża też jest, no. Dużo jeżdżenia, pierdolenia. 7,5 praktycznie. Jest kilosów. Hades. No. Tak to jest. Honora, pokażę wam może jak się zajmuje. O, tam jest gdzie? A, trzeba te firewole. Firewole powyłączać. Czyli co? Kapsuła hakerska. Działko, tak dalej. No można tu wybierać różne rzeczy, jak wyprodukuje się. Weźmie się produkcja. W bazie będą produkować dany pakiet. Mówię, do lotniskowca, do manty. Do tego samolota, nie? Torpedy, pizderdy i o. Tam inne takie, o. No i tu kasa jest, te materiały się zbierają. Ile masz wysp, tyle możesz fabryk pobudować różnych, albo kopalni na tych wyspach. Więc ciekawa gra, proponuję. W sumie zachęcam do napierdalania, albo do zobaczenia, przetestowania. Bo się opłaca, nie? Ogólnie. No. Mi się ogólnie osobiście podoba. Tak naprawdę nie ma lipy. Nie ma lipy. Gra jest kurwa dobra na swój klimat. Można reperować swój lotniskowy, coś się spierdoli, silniki, wieże kontrolne, systemy naprawcze. Hammerhead, czy jak to się czyta? Taka rakieta jakby, głowica. Ofensywa. Obrona, windy, prawy dok, lewy dok. Trochę mało tych warlusów, tych czołgów. Ale już nie jest tak źle. Mogło być więcej, myślę, uważam. Doków mogłoby być więcej. Z dwa chociaż dodatkowe. Na te warlusy też mogły być dwa dodatkowe. I już trochę inaczej, ale dobrze, no nieźle, no. Mało tego, ale nieźle. No i można lotniskowcem kierować, jak się chce, tak? O. Ja sobie płynę, a on, kurwa, stoi w miejscu. I chuj go wie na co czeka. Nie możemy przypłynąć za blisko. Jak tu widać, są strefy takie. Tu już nie jest głęboko. Więc pierdolniemy tym naszym Titanikiem. W piasek się, no, wjebiemy, zaoramy. Będziemy orać plażę po prostu. To jest statek, a nie ponton. No i możemy popsuć go. A, możemy też działkami kierować. Różnymi, mam jedno. Gratis dostałem. Ale trzeba kupić różne działka i umieścić na lotniskowcu. No mówię, no tu dużo tu by gadać w sumie, no. Gra jest ciekawa, będzie 100 łapek, to można zrobić serię tego. Trochę nudnowata gra, ale wiadomo. Kto co lubi w sumie. To co lubi. Bzdęk, 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 bzdęk. No, czas wyłączyć firewalla. Firewalla. Oj, 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 oj. Musimy się do nich włamać. Ojejku. Budynek się zawalił. A to peszek. No i tak to wygląda. No dobra, ludziska. Łap, 100 łapek. I będziemy próbować robić z tego serię. Jak nie, no to poszukamy innej gry. Zachęcam do spróbowania. Na własną rękę. No to cześć i czołem. Kluski. Z rosołem.
Oj, 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 oj. Moja Honda się popsuła.